Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić następnym eksperymentem. No, teraz jakoś mnie wzięło na eksperymenty, ale zachciało mi się teraz takiego białego twarożka. A że nie jem żadnych produktów zwierzęcych, jak i mleka, to niestety musiałam znaleźć jakieś zastępstwo. Dzisiaj to będzie twarożek zrobiony z tofu. Jeżeli jesteście gotowi na ten przepis, to Was serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, zasubskrybujcie i dajcie mi lajka, jak podoba Wam się ten filmik. No więc zaczynamy. Ja wziąłam tylko pół kostki tofu. To będzie jakieś 200 gram tofu, dlatego że jest to eksperyment, więc nie chciałam zrobić za dużo. Jak wiecie, twarożek ma specyficzną konsystencję, dlatego właśnie używam tutaj tylko widelca, żeby zachować tą konsystencję naszego białego twarożka. Ale żeby miał też smak twarożka, musimy dodać cytryny. Ja tutaj dodałam 2-3 łyżki soku z cytryny i mieszamy. Teraz czas na przyprawy. Troszeczkę czosnku, pieprzu i soli. Teraz będziecie musieli sami wybrać, ile tego potrzebujecie, ale ja dawałam je w miarę robienia i próbowania. Ale mniej więcej jest to 1/2 łyżeczka soli, 1/8 łyżeczka pieprzu i 1/8 łyżeczka czosnku. Także dodamy tu mleko kokosowe z puszki. Ja dałam 4 łyżki mleka kokosowego, żeby dać kremości i ten wspaniały smak, co daje tłuszcz. Teraz do miseczki i będziemy ozdabiać. Ja jak zawsze używam mojej ulubionej jarzyny, czyli marchewka, ogórek i moje kiełki z rugoli. Muszę Wam powiedzieć, że eksperyment znowu się udał i bardzo mi zasmakował ten twarożek. Dzisiaj go dałam na bezglutenowy, wegański chleb. Ale pamiętajcie, możecie ten twarożek użyć do czego tylko chcecie. Dajcie mi pomysły w komentarzach, do czego Wy byście go użyli. Do czego może już spróbowaliście go użyć. Ja też to spróbuję. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zasubskrybujcie i dajcie mi lajka. A ja zobaczę Was w następnym filmiku.